Zostałam zaproszona do tego, żeby spróbować. Nie wiedziałam, co to jest. Zawsze myślałam właśnie, że to jest w ogóle nie dla mnie. Że po pierwsze drogi ten rower, że trzeba mieć specjalistyczne buty, że wszystko to jest cała otoczka tego, ale później jak się w to wchodzi, ile jest rzeczywiście przyjaźni. Ja byłam na obozie na Majorce. Zobaczyłam, jacy to są wspaniali ludzie, którzy to uprawiają. Jak to dużo daje, to rzeczywiście ja się zmobilizowałam do tego, żeby jednak więcej ćwiczyć, żeby podchodzić do tego sumiennie. Bardzo się cieszę, że ten triatlon przede wszystkim zmobilizował mnie do treningów. To już jest coś. Dla zawodowców i dla amatorów też podziwianie Gdańska, bo pokazujemy wszystko co najlepsze, zarówno Zatoka, Molo, tunel, stadion, wszędzie ta trasa przebiega, więc myślę, że promujemy miasto, ale przede wszystkim promujemy uprawianie sportu, aktywność i to jest dla nas równie ważne. Ten cel pierwszy, który podkreśliłeś, on chyba powinien wszystkim amatorom przyświecać, że kończmy w zdrowiu, bezpiecznie, nie pozwólmy, żeby gdzieś to zmęczenie nami zawładnęło. Natomiast no, fakt jest taki, że jak już stajemy na linii startu, to ten element rywalizacji być powinien i on pewnie będzie. Ja nie jestem jakimś zawodowcem, ale rzeczywiście szukam gdzieś komfortu. Pływanie w cieplejszej wodzie jest zdecydowanie bardziej przyjemne niż w zimnej, ale fakt jest taki, że gdzieś tam wczoraj wyczytałem, że w Zatoce jest 12 stopni, dzisiaj już mówią specjaliści, że jest 15, 16 nawet, w związku z tym zakładam, że będzie ok. No jest to początek sezonu wakacyjnego, w związku z tym trudno oczekiwać, żeby w Bałtyku woda była cieplejsza. Jestem wdzięczna triatlonowi za to, że mogę być w formie. Zresztą to chyba każdemu zawodowi pomaga. Mi jako aktorce na pewno. Ja poszerzyłam swój wachlarz możliwości i z tego się cieszę. Dla mnie to jest rozwój jako aktorki. W każdym zawodzie trzeba się rozwijać. I to jest mój rozwój, taki dodatkowy challenge.